Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwania misji Przyczajka. Są one bardzo proste, ale po kolei. Pierwsze wyzwanie rozkazuje nam przeszukać 7 skrzyń na posterunkach Ego. Posterunki Ego to obozy wojskowe rozłożone po mapie. Jest ich w sumie 5. 6, jeśli to tajemnicze miejsce też się zalicza. Ale najlepszymi miejscami do tego wyzwania są te zwykłe obozy. Oto lokacje wszystkich posterunków Ego. Skrzynki w tych miejscach są na wieżach, w środku hangarów i tak dalej. Na waszym miejscu wybrałbym miejsce, które nie jest blisko linii lotu busa bojowego. Na posterunkach oddalonych od lotu busa bojowego powinno być mniej osób. Drugie wyzwanie zlecę nam zadać 500 punktów obrażeń płynąc motorówką. Do tego wyzwania możecie wykorzystać takie te motorówki, ale możecie też to zrobić ze zwykłej broni. Najpierw znajdźcie jakąś broń, a następnie w łodzi na miejscu pasażera strzelajcie do przeciwników. Jest to moim zdaniem o wiele lepsza opcja niż te powolne rakiety motorówki. Jeśli chodzi o tryb, to idealna do tego będzie naparzanka. Trzecie wyzwanie wysyła nas w odwiedziny 5 różnych posterunków Ego. Tutaj ponownie przyda wam się mapa z pierwszego wyzwania. Wystarczy odwiedzić 5 różnych posterunków. Nic dodać, nic ująć. Już czwarte wyzwanie zlec nam zdobyć 3 likwidacje z karabinów szturmowych. W kategorii karabinów szturmowych mamy niezły wybór. Są to skuteczne bronie, które są częścią naszego ekwipunku w każdym meczu. Jak z prawie każdym wyzwaniem, najłatwiej będzie wam to wykonać na naparzance, gdzie jest mnóstwo wszystkiego. Piąte wyzwanie brzmi: reanimuj towarzysza w 3 różnych meczach. Reanimacja towarzysza to nic innego jak po prostu podniesienie go, gdy zostanie powalony. Możecie to zrobić naturalnie, po prostu grając oddziały lub duo ze znajomymi lub randomami, ale możecie też kogoś namówić, aby w 3 różnych meczach na początku powalił się, aby szybko wykonać to wyzwanie. Szóste wyzwanie rozkazuje nam otworzyć pojemniki z amunicją w 7 różnych nazwanych miejscach. Pojemniki z amunicją to oczywiście te oto zielone skrzyneczki. Są one dosłownie wszędzie, w prawie każdym domku. Nie będzie trudności ze znalezieniem ich. Nazwane lokacje to najzwyczajniej miejscówki, które mają jakąś nazwę. Wybór należy do was. Wystarczy otworzyć przynajmniej jedną taką skrzynkę w 7 różnych nazwanych lokacjach. Kolejne wyzwanie brzmi: ulecz towarzyszy z drużyny przy użyciu bandażownicy. Za zadanie mamy uleczyć 200 punktów zdrowia towarzyszom przy użyciu tego oto urządzenia, które zajmuje całe 2 sloty w ekwipunku. W przypadku tego wyzwania może być problem z po prostu znalezieniem tego, ale mimo tego, że bandażownica jest w klasie fioletowej, to nie jest super rzadka. Jak już taką bandażownicę znajdziecie, to wystarczy uleczyć 200 punktów zdrowia towarzyszom, strzelając w nich. Pamiętajcie, że to leczy tylko zdrowie. A aby w ogóle leczyło to zdrowie, osoba, którą leczycie, nie może mieć pełnego zdrowia. Ponownie polecam na porządkę. Kolejne wyzwanie zlec nam zdobyć 3 likwidacje na skalistych skarpach lub w słonych strzechach. To jest wyzwanie, które zależy od was i od waszego szczęścia. Ja na pewno wykonam to na słonych. Często tam latam i dobrze znam to miejsce. Skaliste skarpy nie są takie złe, ale rzadko tam ląduję. Następne wyzwanie rozkazuje nam zresetować towarzysza. Zresetować towarzysza oznacza odrodzić go w furgonetce. To wyzwanie możecie wykonać tylko w klasycznych trybach duo, oddziałach i gdziekolwiek są karty. W naparzance takich kart nie ma. W odpowiednich trybach, gdy członek naszej drużyny padnie, to wypada z niego karta do odradzania. Po podniesieniu jej musimy jej użyć w dowolnej furgonetce. Wszystkie furgonetki wtedy zostaną oznaczone na mapie, więc nie powinno być trudności ze znalezieniem jej. Jak wykonać to wyzwanie? Zależy od was. Możecie poprosić, aby specjalnie ktoś się dla was wywalił, ale można to zrobić po prostu grając. Ostatnie wyzwanie brzmi: pomóż towarzyszom w zdobyciu likwidacji. To wyzwanie polega na tym, że wy musicie kogoś obić, a członek waszej drużyny musi tą obitą osobę zlikwidować. Niestety nie znamy dokładnych zasad, jak działa system assist. Grając w ekipie, koniecznie do tego wyzwania włączcie pomoc ekipy i grajcie drużynowo. Po wykonaniu odpowiedniej ilości wyzwań odblokujecie taki oto ekran wczytywania, a wraz z nim możliwość zebrania literki N, która skrywa się tutaj. Na wyspie pojawi się ona na podwyższeniu w hangarze Ego, który stoi w dokładnie tym miejscu. Literka N będzie lewitowała nad tymi dwoma beczkami. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.